pierwszy dzień. Pierwszego dnia nie pamiętam. Pamiętam pierwsze dni. To było dokładnie 22 lata temu. 7, 8, 9 marca 1996 roku, bo zacząłem pracę od 1 marca 1996 roku. Wtedy była akurat nowelizacja kodeksu pracy i robiliśmy takie duże szkolenia z tej nowelizacji. Przez 3 dni przeszkoliliśmy 600 osób. Przez każdego dnia mieliśmy po 200 osób na szkoleniu i zapamiętałem wtedy taką ciekawostkę, taką jedną panią, która przyszła na to szkolenie i były stoły wystawione z kawą, herbatą, siostkami. Pani elegancko otworzyła torbę i gestem zagarnęła dużo ciastek do swojej torby. To się już nigdy nie powtórzyło, żebyśmy jednego dnia mieli 200 uczestników szkolenia. No, to były takie czasy, kiedy firm szkoleniowych jeszcze nie było wiele, a i temat był chodliwy wówczas. Z firmy lokalnej, warszawskiej, wyrośliśmy na lidera ogólnopolskiego. Pamiętam pierwszy oddział w Poznaniu, potem oddział w Krakowie, w Katowicach i tak kolejne. Ja swoją przygodę zaczynałem w dziale szkolenia. Jeździłem po całej Polsce z wykładowcami, z ulotkami. I jak jeszcze nie było oddziałów, potem systematycznie tą rolę przejmowały już oddziały nasze lokalne. Siłą firm są na pewno jej pracownicy. I to każdego szczebla, począwszy od osób, które obsługują szkolenia, przez osoby, które sprzedają nasze usługi, organizują szkolenia, poprzez inspektorów całą rzeszę, a mamy ich ponad 220, strukturę, ogromne doświadczenie, stale powiększane. To pozwala nam być liderem, wydaje mi się, w tych wszystkich obszarach. Poza tym stale rozszerzamy naszą ofertę, co też nas systematycznie umacnia. Prowadzę dział handlowy i przede wszystkim sprzedaję nadzór BHP. Chyba ta usługa, bezpośredni kontakt z klientem, mam możliwość przedstawienia mu tej naszej oferty, tej usługi, bo to jest kluczowa nasza usługa. Ja to zawsze mówię, że to jest taka główna gałąź naszej działalności. Tak, to nadzór BHP jest mi najbliższy, praca z inspektorami, możliwość też czasem zasugerowania oddziałom, którego inspektora warto byłoby do jakiej organizacji wstawić. Tak, nadzór BHP jest mi najbliższy. Ogólnopolski lider w zakresie nadzoru nad warunkami pracy. Jeżeli dla kogoś pojęcie nadzoru nad warunkami pracy może być nie do końca jasny, a taka największa w Polsce firma zajmująca się BHP. Wyobrażałbym sobie, żebyśmy weszli na kraje ościenne. Myślę, że to jest dobry kierunek i wyzwanie.